Jeżeli chodzi o rynek biżuterii, ten rynek systematycznie rośnie. Z roku na rok mamy wzrost około 8-10%, jeżeli chodzi o sprzedaż. Także biżuteria w naszym kraju sprzedaje się coraz lepiej. Jeżeli chodzi o ten długofalowy, widzimy, że ten rynek będzie się bardzo mocno intensywnie rozwijał. Dzisiaj widzimy, iż Polacy zaczynają biżuterię traktować coraz bardziej jako element wystroju, dodatku do ubioru. I dlatego też kupujemy biżuterię częściej na wyjścia, nie tylko na wyjścia balowe czy salowe, tak, czy jeden pierścionek zaręczynowy, ale żeby ta biżuteria była takim elementem wystroju każdego z nas, który będzie nas upiększał. Jeżeli chodzi o platynę, to już od pewnego czasu ten segment cały czas pojawia się w sprzedaży i on z roku na rok zdobywa coraz większą rzeszę klientów. Wchodzą również inne kolory złota, tak na przykład jak różowy kolor, on już jest obecny od 2-3 lat na rynku, ale cały czas się cieszy dużym zainteresowaniem klientów. A jeżeli popatrzymy na segment kamieni szlachetnych, to ten segment też systematycznie rośnie i zaczyna się sprzedawać coraz więcej, zarówno brylantów, szafirów, jak i rubinów. Jeżeli chodzi o nadchodzący sezon, przewidujemy, że będą to kamienie kolorowe, tak? Biżuteria z dużą ilością kamieni kolorowych. W naszej ofercie mamy taką kolekcję o nazwie Dita, która spełnia oczekiwania klientów i jest właśnie nastawiona i przeznaczona dla osób młodych, chcących piękniej wyglądać, ale niekoniecznie wydając na ten produkt dużą ilość pieniędzy. Zależy kto co lubi, ale nasza biżuteria charakteryzuje się tym, iż ona nie jest przewymiarowana, ona jest po prostu taką biżuterią, ażeby pasowała zarówno na okazję, żeby można było wyjść tym na bal i na ulicę.